podziękowania za czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku 2022, przekazując voucher znacznej wartości, na który chciał, to sam wam powie, podpisał wójt gminy Sobonino i zarząd jednostki OSP. Dzień dobry, witam zaproszonych gości, druhów, główny. To po raz pierwszy mam okazję być. Dziękuję za spotkanie. I przede wszystkim gratuluję zawsze zarządowi za sprawne przeprowadzenie tego zebrania. Tak po wojskowemu, bardzo szybko, sprawnie. Nie wobec wielu, solidarnie. Tak, jest. To jest jedno. I druga sprawa, gratuluję tego absolutorium. Uważam, że zasłużyliście jako zarząd na to absolutorium. Z tego sprawozdania, jak zawsze, sprawdzam i widzę, ile macie tych wyjazdów, ponad 80, to jest pierwsza jednostka, to jest jednostka, która ma najwięcej. Wiadomo, to jest z racji położenia, bo jesteście blisko Kartus i Kępina i tak dalej, tych wyjazdów jest sporo. I służycie tą pomocą, społeczną pomocą, ryzykując również swoje zdrowie i życie przy tego typu wyjazdach, tak? Bo poligon strażacki to naprawdę była rewelacja i postaram się mocniej wesprzeć jeszcze te działania na tym poligonie strażackim, chociaż w formie jakichś nagród czy innych spraw. Ja też dziękuję za, tutaj jest pani dyrektor GOK-u, że pani dyrektor GOK-u kontynuuje bardzo dobrą współpracę z jednostką OSP w jednym domu mieszkalnym, więc bardzo dobrze, że współpracują i to się bardzo dobrze układa. Chcę też podziękować za wszystkie inne działania,